Jako świeżo upieczona youtuberka yy, jestem zachwycony nie tylko tym, że Państwo oglądają to wszystko, yy, co wypływa ze mnie w formie tych na razie tylko naszych bieda rekolekcyjnych spotkań, ale uwaga, będzie gorzej, będzie więcej, natomiast że jest to komunikacja dwukierunkowa. Z radością przyjmuję wszystkie napływające do naszej telewizji komentarze, listy. Czasami są rozdzierające serce, czasami rozdzierają inne narządy wewnętrzne. Chciałbym w związku z powyższym zaproponować, abyśmy raz na jakiś czas, nie wiem jeszcze jak to się ułoży, czy będzie w tym jakaś regularność, czy nie, być może będzie to po prostu efekt pobudzania mnie do tego, żebym coś w tym kierunku robił. A więc zrobimy sobie taką pocztę. Redakcyjną, gdzie będę starał się odpowiedzieć na wątpliwości zgłaszane przez Państwa w korespondencji. Żeby dać tę próbkę, o co mi chodzi, może odwołam się do kilku komentarzy, które ostatnio pojawiły się na naszym profilu. Nie, no, pisze pan Jędrek Adam. Nie, no, te kaznodzieja, Won Lewacki, sprzedawczyku udający katolika. Powiedz jeszcze, że ciapatych trzeba przyjmować, bo tak papież mówi, właśnie to mówię, ale jak papież mówi, że aborcja to zło, to tego już nie słyszysz ścierwo fałenowskiego won. Drogi panie Jędrku Adamie, dla pana mam specjalnie takie zalecenie płynące z serca, ale też z doświadczenia człowieka, który ma 42 lata i zespół Elita Drażliwego, więcej błonnika. Więcej błonnika. To reguluje sposób wypróżniania się y, znakomicie po prostu. Wszystko się jakoś człowiekowi tak układa y, wtedy w tych jego wnętrznościach, w ogóle generalnie w życiu wewnętrznym, że nie, przestaje mieć tego typu problemy, jak takie właśnie spontaniczne wypróżnianie się w różnych miejscach, y, y, między innymi w czasie dyskusji YouTube. Y, mam też bardzo ciekawy wpis od pana albo pani Eliot79. Szymon, relatywizujesz i kapitulujesz. Jeśli bitwa to metaforyczna, duchowa. Jeśli walka z ateizmem, to dialogiczna, a nie na poziomie prawnym. Taki właśnie franciszkowy chrześcijanizm to ideologia rozkładu". To jest akurat bardzo ciekawy komentarz. Ja odniosę się do niego w tekście, dlatego że jako człowiek zajmujący się słowem od wielu lat, mam wrażenie, że, że w tekście jestem chyba bardziej precyzyjny. Ale dziękuję za ten głos, bo on też pokazuje, że w ramach Kościoła możemy różnić się w naszych wrażliwościach, że w ramach Kościoła możemy różnić się w tym, jak pewne rzeczy odbieramy, jak jak o nich myślimy. Naprawdę w tym kościele zmieści się i Roski, i Terlikowski, i Hołownia, i Rydzyk i lewicowo-katolicki czy katolewacki magazyn Kontakt, jeden z moich ulubionych. Jeszcze wielu nas się zmieści, bo to jest bardzo pojemna rzeczywistość. Pytanie, jak będziemy o tym dyskutować, jak będziemy próbowali się mieścić, to jest jeden z tych komentarzy, na które będę chciał odpowiedzieć w tekście. No i wreszcie na koniec, jeszcze jedna perełka. Pan Darek Pilar, polecam obserwowanie tego człowieka, bo naprawdę stara się, żeby jego komentarze trzymały poziom i zarówno merytoryczny, i emocjonalny, jest w nich pewien suspens, jest, jest też robota śledcza, która została tutaj ewidentnie wykonana. A więc pan Darek Pilar pisze: Żydek przestań szerzyć judeo-chrześcijaństwo prosto. Stefan Żyd cała nieprawda, całą dobę. Drogi panie Darku Pilar, otóż chciałbym panu powiedzieć, nie wiem jaką religię pan wyznaje, że gdyby nie pewien Żyd i pewna żydowska rodzina... Sprzed dwóch tysięcy lat, to nadal wierzyłby Pan w trygława, lelum polelum i ganiał po polach, składając ofiary pokarmowe i z dzieci różnym pogańskim bóstwom. Natomiast skoro przywołał już Pan postać tego Żyda, ten Żyd miał imię i ma imię. To imię to Jezus. To piękne, stare żydowskie imię oznaczające Bóg zbawia. Dlatego jako pokutę zadam Panu modlitwę jezusową, a przy okazji Państwu przedstawię, jak się taką modlitwę odmawia, żebyście też mogli kurde. Zaciął mi się ten sprzęt, a więc będę musiał zrobić to ręcznie. Otóż modlitwa Jezusowa to lekarstwo dla pana Darka, y, dla wielu innych, dla mnie też na różnego typu takie drgawki, w które raz na jakiś czas wpadamy i mamy ochotę komuś coś naprawdę wreszcie szczerze y, powiedzieć. Otóż modlitwa Jezusowa pozwala ukoić nasze skołatane nerwy. Y, bierze się czotki, można wziąć różaniec, można wziąć cokolwiek innego. Tutaj jest takie, na przykład to są takie w ramach mojego ewangelizacyjnego showroomu pokażę Państwu, to są takie specjalne czotki, to się nazywa Jestowka, o ile dobrze pamiętam yy, i dobrze wymawiam, yy, takie jest z takich bardziej wałeczków, to jest bardziej z takich węzełków, mogą być różne designerskie kolory na różne pory roku, yy, są czotki proste, są drewniane, są sznurkowe, yy, to są takie właśnie moje prywatne i modlitwa Jezusowa polega na tym, że odmawia się jedno wezwanie, Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, albo zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Niektórzy skracają to do Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, niektórzy wręcz wymawiają tylko imię Jezusa. Jezus, Jezus, Jezus. Setki i tysiące razy dziennie. Modlitwa Jezusowa ma to do siebie, że się nią nie można pomodlić. Że nią się można tylko modlić. Że to jesteś cały czas w procesie. Kręcisz te czotki i kręcisz. Czasami przez 20 minut dziennie to chyba najlepsza metoda. Usiąść i powiedzieć, a teraz se pokręcę czotki. I siedzieć 20 minut i kręcić czotki w samochodzie, zamiast słuchać po raz kolejny, że ona go nie chciała, jemu było jak w niebie, jak ona go chciała, albo też w jakieś inne konfiguracje wystąpiły na playliście. Po prostu kręcić sobie czotki. Panie Jezus, Chryste zmił się nade mną. Panie Jezu Chryste, zmił się nade mną. Każde wypowiedzenie imienia Jezusa na, ten świata, na tym świecie ściąga na ten świat błogosławieństwo, leczy go. Boże, ile syfu wylewa się z nas w ramach tych 14 czy 22 tysięcy słów, które każdy z nas dziennie wypowiada. Niech niektóre z nich będą dobre, niech niektóre z nich będą życzeniami błogosławieństwa dla tego świata. Mam nadzieję, że pan Darek Jendrek z mojej pokuty skorzysta. No i proszę też, panie Darku, pamiętać, że dopóki pokuta nie zostanie, Zostanie odprawiona. Niestety nie będę mógł po raz kolejny dać Panu rozgrzeszenia, także nie będziemy się widywać. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do napisania Państwu.